Czym jest rozwiązanie Fortinetu, a więc Endpoint Detection and Response, i na co pozwala? Przedstawimy także, dlaczego rozwiązanie zrewolucjonizowało bezpieczeństwo i dlaczego jest potrzebne w każdym środowisku IT. Opowiemy Państwu, jak wygląda zarządzanie narzędziem przez zewnętrznych partnerów na podstawie modelu MSSP, ale także przedstawimy, dlaczego posiadanie EDR-a skorelowanego z endpointami jest pomocne w bezpiecznym funkcjonowaniu firm. Mówiąc o celu naszego webinaru, tym celem jest pokazanie, że FortiEDR, bazując na nieustannej analizie zachowania złośliwego kodu oraz zautomatyzowanym reagowaniu, tak naprawdę umożliwia neutralizację zagrożenia bez konieczności wyłączania urządzeń czy też wirtualnych maszyn, byśmy mogli przywrócić wersję oprogramowania sprzed ataku. Co nam to daje? Daje nam to, że szybka reakcja na zagrożenie obniży koszty operacji i bezpieczeństwa, przyspieszy procesy, ale też i zachowa bezpieczny stan środowiska. Szanowni Państwo, na samym początku myślę, że warto wspomnieć o statystykach dotyczących cyberbezpieczeństwa. Nie jest tajemnicą, że cyberataki nadal rosną i dotykają wszystkich. Jak przewidują światowi analitycy, którzy jednocześnie biją na alarm, pokazują nam, że globalne koszty cyberprzestępczości osiągną w 2025 roku kwotę ponad 40 miliardów dolarów, a sama cyberprzestępczość stanie się nawet 5 razy bardziej opłacalna niż inne światowe przestępstwa. Mówiąc z kolei o najbardziej znanym zagrożeniu dla cyberbezpieczeństwa, z całą pewnością należy tutaj powiedzieć o ransomwareze, którego średnie wyłudzenie oprogramowania to koszt ponad 2000 dolarów na użytkownika. Gdy zbierzemy to z 1000 użytkowników, no to już mamy koszt 2 milionów dolarów. Innym niepokojącym zjawiskiem, o którym warto wspomnieć, jest otwartość i dostępność plików dla globalnego dostępu. Pliki te zawierają wrażliwe dane i stanowią około 20%, gdzie de facto ta tendencja rośnie stale i w najbliższym czasie blisko 40% firm będzie mieć w pełni niezabezpieczone ponad 1000 plików w każdej organizacji. Należy podkreślić także, że pracownicy zdalni, a z tym trendem szczególnie od 2 lat mamy do czynienia, sami mocno przyczynili się do wzrostu zagrożeń cyberbezpieczeństwa. Wpływ na to ma na pewno wzrost liczby incydentów naruszenia poufnych danych z powodu chociażby nieautoryzowanego dostępu zdalnego, niezabezpieczonych sieci, czy też niewłaściwego wykorzystania komputerów osobistych do łączenia się z siecią firmową. W odpowiedzi na wyżej wymienione dane, jak też na coraz bardziej niebezpieczne zagrożenia, National Institute of Standards and Technology, a więc ponad stuletni instytut mieszczący się przy Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych, stworzył ramy dla bezpieczeństwa cybernetycznego i identyfikacji cyberbezpieczeństwa. A należą do nich identyfikacja, ochrona, wykrywanie, reagowanie oraz odzyskiwanie. Szczególną rolę przypisuje się skróceniu czasu, który jest potrzebny do wykrycia zagrożeń, ale też utrudnieniu hakerom wydobycia cennych informacji. Ponieważ koncentrując się nie tylko na zapobieganiu, ale także na lepszym wykrywaniu i reakcji, możemy starać się powstrzymywać incydenty przed przekształceniem się w szkodliwe naruszenia. W
W tym miejscu, drodzy Państwo, chciałbym wspomnieć o zaawansowanych technikach ataku, które w ostatnim czasie mocno dają się we znaki. Pierwszym z nich są ataki spear phishingowe, ale też i watering hole'owe, będące odpowiednio ukierunkowane na osoby w obrębie konkretnej organizacji. Cyberprzestępcy wykorzystują do tego maile oraz linki w nich zawarte, które niby z pozoru wyglądają na bezpieczne, a de facto infekują użytkownika i pozostałą część środowiska. W ataku Watering Hole atakujący profiluje strony internetowe, które odwiedza i znajdując podatną witrynę, wstrzykuje na nią kod. Kod ten przekierowuje ofiarę do oddzielnej strony kontrolowanej przez atakującego, no i w tym momencie mamy do czynienia z kodem exploita dla danej luki, która właśnie znajduje się na stronie kontrolowanej przez atakującego. Kolejnym typem ataku jest tak zwana luka Zero Day, wykorzystywana przez hakerów do przesłania złośliwego oprogramowania. Działa na zasadzie takiej, że zanim łatka nie zostanie udostępniona, bądź człowiek wystarczająco szybko nie zareaguje, tak naprawdę brakuje mu czasu na reakcję. Wspomniany już przeze mnie ransomware to kolejny zaawansowany atak i dzieli się on na locker ransomware oraz crypto ransomware. Pierwszy z nich odmawia dostępu do urządzenia blokując ekran, z kolei drugi uniemożliwia dostęp do plików lub danych poprzez szyfrowanie. W ostatnim czasie mieliśmy w Polsce właśnie do czynienia z atakiem ransomware'owym. Został on w zeszłym miesiącu przeprowadzony na lotnicze pogotowie ratunkowe, gdzie w zamian za odszyfrowanie danych hakerzy zażądali prawie 400 tysięcy dolarów okupu. Jak z kolei podaje serwis niebezpiecznych.pl, to jeden z pracowników, klikając w złośliwy załącznik, spowodował zaszyfrowanie danych na dyskach przez hakerów, a tym samym paraliż całego przedsiębiorstwa. Ostatnim typem zagrożeń są zaawansowane uporczywe zagrożenia znane jako APT. Wykorzystują one wysoce spersonalizowane narzędzia i techniki włam. Uruchamia się wtedy wiele zagrożeń jednocześnie, tak by mieć stały dostęp do systemów. Przeciwnicy w tym ataku poruszają się bardzo dyskretnie i przez długi czas, tak by osiągnąć koniec końców zdefiniowane cele, ale i pozostać niewykrytym. Ja chciałbym